Dzisiejszy odcinek jest dedykowany pani Marii Skrotoszyna, fance naszego kanału, która bardzo lubi w niedzielę przy parannej kawie obejrzeć sobie kolejny odcinek, a oprócz tego pozwala swojemu synowi trzymać Ducati 916 w Saloniku. Pozdrowienia pani Mario. Dzień dobry. Witam w naszym garażu. Przyjechał do nas Tomek Skrotoszyna z fajnym tematem, który chcieliśmy wam przedstawić. Zacznę może od szerszego tła pewnego zjawiska. Tutaj za moimi plecami na stole stoi silnik. On jest niekompletny. Jak ktoś się dobrze przyjrzy, to zauważy, że to jest silnik w trakcie jak gdyby wykonania dopiero. Że nie jest to gotowy wyrób, ale będzie. Tomek był u nas wiosną i wtedy coś napomknęliśmy. Zresztą jest to sfilmowane w odcinku, w którym opisujemy Indiana Chiefa. I jednocześnie wspominamy o pomyśle Tomka na wyprodukowanie motocykla, który pobije polski rekord prędkości. Tomek za chwilę opowie o tym motocyklu więcej. Przybliży wam konstrukcję i cały pomysł, jaki się urodził w jego głowie, jak to powstaje. Natomiast ja chciałbym powiedzieć coś, co przyszło mi przed chwilą do głowy, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak ten nasz film będzie wyglądał. Otóż była niejednokrotnie podejmowana próba odtworzenia, czy reaktywowania, czy kontynuowania jakichś motocykli, które zniknęły wraz z upływem czasu. Myślę tutaj w tej chwili na przykład o motocyklach Vincent HRD. Może niektórzy wiedzą, że niejaki pan Lord Hesketh próbował firmę reaktywować i zainwestował dużo pieniędzy. No Lord to chyba kasę miał, no tak mi się wydaje przynajmniej. Przynajmniej powinien mieć. Chyba, że przepuścił na alkohol i inne uciechy. No w każdym razie okazało się, że kilka tych Hesketów zostało wyprodukowanych, ale tylko kilka. Tam były jakieś problemy ze skrzyniami biegu. Generalnie projekt upadł. Swego czasu, będąc na jakimś dłuższym wyjeździe motocyklowym, udało mi się odwiedzić w okolicy Edynburga znaną dosyć postać w środowisku motocykli Indian szczególnie. To jest Alan Forbes, który z kolei postanowił wskrzesić ideę motocykla Indian czterocylindrowy. No nie miał oczywiście prawa do nazwy, więc zamiast Indian nazwał ten motocykl Dakota 4 i w małej fabryczce pod tymże Edynburgiem zaczął realizować swój pomysł. No byliśmy tam, oglądaliśmy te motocykle, poznaliśmy się... Cześć. Zapoznaliśmy się z... Więc byliśmy u Alana Forbesa pod Edynburgiem i zapoznaliśmy się z jego pomysłem. Jakieś tam te Dakoty 4 powstały. No gość nie dysponuje taką kasą jak Lord Hesketh prawdopodobnie, ale to też jest ciekawa historia. Alan Forbes był kiedyś gwiazdą punk rocka i w latach 70. gdzieś tam na angielskiej liście przebojów umieścił dość wysoko kilka swoich przebojów i prawdopodobnie na tym oparł swój pomysł, to znaczy na tych pieniądzach z tantiemów oparł swój pomysł, że będzie finansował tą produkcję. No z tego co wiem, to znaczy nic nie wiem, to chyba tej produkcji nie ma, bo gdyby te Indiany, właśnie te Dakoty 4 były produkowane, to coś byśmy o tym wiedzieli, gdzieś by się pojawiły. Ale cieszę się, bo do celów kolekcjonerskich mam folder z tym motocyklem i myślę, że to kiedyś będzie ciekawa rzecz. Jakie jeszcze pomysły były na reaktywowanie marek, które nigdy się nie zrealizowały? Na pewno polski Sokół 1000. Kilka lat temu głośna historia. Ja w ogóle gratuluję samozaparcia tym, którzy się podejmują takich wyzwań. I niestety ja nie jestem aż takim entuzjastą, chociaż wyobraźnię mam dużą i nic mnie nie hamuje, żeby realizować różne pomysły. Ale jak widzę pomysł, że ktoś, nie dysponując wielką kasą, próbuje realizować kasą taką jak na przykład Polaris, który jak wziął się za Indiana, wykupił prawo do nazwy i zaczął produkować motocykle, to było od razu wiadomo, że to się uda. Naprawdę, to było od razu wiadomo, że z takimi pieniędzmi
projekt musi się udać zrealizować, bo nie ma hamulców, nie ma po prostu barier. W tym momencie to musi się udać. No ale jeżeli ktoś nie ma tych pieniędzy, nieograniczonych pieniędzy, to może co najwyżej spróbować wykonać motocykl dosłownie w jednym czy w kilku egzemplarzach. I to ma prawo się udać. Najlepszym przykładem, w ogóle szokującym, będzie motocykl wyprodukowany w jednym egzemplarzu przez pana Szydełko z Wrocławia. Ten motocykl jeździ do dziś. Nie będę o nim opowiadał, ale jest to nieprawdopodobny wyrób. Trochę wzorowany na Harleyach z lat 70. 70. chyba tak. Na Shovelheadach. Nieprawdopodobny wyrób. Wspaniały, jeżdżący, w pełni sprawny motocykl. Wykonany w garażu przez człowieka. No i tutaj mamy pomysł trochę podobny. Może nie tak skomplikowany jak pana Szydełko, ale mający służyć zupełnie innemu celowi. Ten silnik w motocyklu, który Tomek wymyślił, ma pobić polski rekord prędkości. Z tym rekordem prędkości jest tak, jeżeli ktoś by nie wiedział, że oczywiście chłopaki latają na nowych motocyklach po 200, kilkadziesiąt, może nawet 300 na godzinę, gdzieś tam się komuś udało. Ale to nie są rekordy prędkości, dlatego że regulamin określa wprost, że ma być to przynajmniej polski silnik. Próby były, ja nie chciałbym tutaj pomylić daty czy prędkości maksymalnej, która została osiągnięta, to na pewno Tomek o tym wie. Tomek, więc nagadałem się, ale teraz będzie twoja kolej. Opowiesz nam o tym motocyklu, bo w tej chwili, kiedy projekt dojrzał i widać, że to będzie jeździć, to ty już zdecydowałeś się chyba upublicznić tę wiedzę, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka. Jest jeszcze jedna rzecz, do której być może wrócimy. W Polsce jest jeszcze drugi taki motocykl, mówię taki w sensie pomysłu, który ma pobić polski rekord prędkości. Ja zadzwonię dzisiaj do właściciela motocykla. Jeżeli nie będzie miał nic przeciwko temu, to spróbujemy w jakiś sposób przybliżyć też tamtą historię, co to ma być i jak to wygląda. Tomek, oddaję Ci głos i opowiedz nam wszystko o tym, co tu stoi na stole i o reszcie motocykla. Zaczynając od początku, ja już kiedyś zobaczyłem taką fotografię i opis polskiego motocykla Soku, w którym był zastosowany brytyjski silnik od Braf Superiora, jakiegoś też wyścigowego. Czyli Chap. Tak, i to był tak naprawdę fabryczny silnik angielski, który był zaadoptowany do Sokoła 1000, ale tylko takiego z nazwy. Tam była inna rama, nie było skrzyni biegów. I ten motocykl miał też służyć do pobicia rekordu. Władze, które wtedy... Mówisz o latach 30. Tak, władze, które wtedy decydowały o takich właśnie próbach, odrzuciły jakby ten projekt, jako że napęd nie był konstrukcji polskiej, w sensie silnika. I to była taka, można powiedzieć, jak dla mnie, pierwsza styczność z takim motocyklem, taką hybrydą, która była częściowo polska, częściowo brytyjska. Jakiś czas temu pojawiła się szansa, żeby zbudować taki motocykl, taki silnik. W sumie tych silników będzie kilka, nie wszystkie są moje, ale wracając jakby do meritum, no, został tu włożony ogrom prac w zbudowanie tego, co tutaj można dzisiaj zobaczyć. Były zrobione formy, były zrobione rysunki, były zrobione modele też tych części, które są tutaj już, można powiedzieć, albo gotowe, albo prawie gotowe. I bez pomocy ludzi, którzy się tym zajęli od strony fachowej, od Piotra, od Zdzisława, to ten projekt nie miałby, że tak powiem, racji bytu. Także no, tutaj ten cały napęd jest od początku skonstruowany w Polsce. Jest on
w dużym stopniu inspirowany brytyjską konstrukcją. To jest silnik widlasty o kącie rozwarcia 50 stopni, o pojemności skokowej 1000 cm sześciennych, który będzie miał założone czterozaworowe głowice wykonane z brązu. Są to w zasadzie wszystkie części zrobione współcześnie, chociaż ich wygląd nawiązuje do lat 30. Także to, co dzisiaj widać, jest, można powiedzieć, zrobione całkiem niedawno, chociaż przypomina to konstrukcję z lat, powiedzmy, końca lat 30. Tomek, mam pytanie, bo tak, ty jesteś pomysłodawcą, ale ty nie jesteś inżynierem konstruktorem, tak? Nie jestem. Nie ty liczysz, nie ty projektujesz. Ty tylko powiedziałeś, nazwijmy to, zleciłeś. Wspomniałeś o Piotrku, który tak. on zajmuje się tą stroną projektową. Czysto techniczną. Czysto techniczną, czyli projekt, który ty jak gdyby narzuciłeś z grubsza, co to ma być. Piotrek opracował, policzył, narysował. Tak? On jest konstruktorem. Dokładnie. Wspomniałeś o nim przed chwilą. Skąd pomysł na brązową czterozaworową głowicę? Wydawało nam się, że ta głowica będzie jak najbardziej optymalna do tego silnika w sensie napełniania cylindra i wzorując się też na konstrukcjach brytyjskich z lat 30., tak jak rozmawialiśmy wcześniej na radżach, Ulsterach, radżach specjalach, no one korzystały wtedy z najlepszych rozwiązań, jakie były w tamtych czasach dostępne i no jest, nie jest tajemnicą, że to jest jakby tutaj w dużym stopniu inspirowane też brytyjskimi konstrukcjami z lat 30. No więc jak ja zobaczyłem te głowice wcześniej na zdjęciach czy na rysunkach, to pierwsze moje skojarzenie to było właśnie, że to jest rucz, ty mówisz racz, prawidłowo ja mówię rucz, tak się mówiło w Polsce, w Niemczech, że to jest rucz Ulster, aczkolwiek tu zawory są parami równoległe. W Ulsterze zawory wydechowe były ustawione radialnie. Były też modele rucza z wszystkimi cztery, full radial. Cztery zawory były ustawione promieniście. To chyba zaczęło się od tego, co wcześniej rozmawialiśmy, że w pierwszych modelach Ulstera problemem, czy tych w ogóle czterozaworowych głowic, problemem było pękanie mostków pomiędzy zaworami wydechowymi. No to widocznie było za mało miejsca, zresztą to były głowice żeliwne jeszcze i po ustawieniu radialnym ten mostek się poszerzył po prostu. U góry było więcej mięsa, że to przestało być problemem. No później w pewnym momencie gdzieś zaczęto produkować to gdzieś już na początku chyba lat 30. te głowice z brązu. Firma Rucz ostatni model Ulstera w 39. już wypuściła z głowicą aluminiową, ale chyba nie ze względu na jakość materiału, tylko ze względu na koszty, że aluminiowa była po prostu tańsza. I ta głowica wygląda identycznie jak od wyścigowego Rucza z centralną świecą, bo tu będzie świeca, prawda? Tak. To jest gniazdo świecy. Z czterema zaworami. Może się rozgadałem trochę, ale bardzo robi na mnie wrażenie to, co widzimy. Tu wiadomo, że to jest odlew, który był wykonany nieciśnieniowo, najprościej to ujmując. I gęstość tego odlewu też nie jest taka jak elementy odlewane metodą ciśnieniową. Także tutaj obowiązkowo będą powstawiane gniazda zaworowe, które już będą współpracowały z benzyną bezołowiową. Będzie obrobiona komora spalania, przylgnia, wszystkie kanały wydechowe, dolotowe, wszystkie otwory wraz z gwintami do mocowania klawiatury, która będzie uruchamiała zawory. Słuchaj, sprecyzujmy dokładnie jeszcze informacje o silniku. Czyli tak, mamy dwucylindrowy górnozaworowy widlasty silnik, o kącie rozwarcia 50 stopni. Ośmiozaworowy, tak. I pojemności 1000 cm. Tak, tu jest jeszcze możliwość rozwiercenia go do 1200. Na chwilę obecną silnik będzie miał 1000 cm. Zawsze będzie można tą pojemność zwiększyć, ale
ale chciałbym tutaj w tej pojemności 1000 cm się zmieścić i na razie nie przewiduję tutaj przeróbek, które by zwiększały pojemność tego silnika. Czy coś o mocy możesz powiedzieć? Czy jest to trudno, jakoś trudno, trudno powiedzieć o mocy. No, konstrukcje z tamtych lat o podobnej pojemności myślę, że rozwijały co najmniej 50 koni mechanicznych. Także spodziewam się podobnej mocy. Jak się uda z tego silnika wycisnąć więcej, to będzie fajnie, a bez hamowni trudno cokolwiek. No tak, jakby ale wiesz co, tak, może uzupełnię twoją wiedzę. Rucz Ulster w fabrycznym standardzie, czyli bez modyfikacji głębokich, bez jakiegoś tam doprężania. Wprawdzie Anglicy nigdy nie podawali mocy, to też jest ciekawostka, natomiast w niemieckich źródłach znalazłem, że Ulster z roku 35, czyli z taką głowicą, po doprężeniu, ale to taki standard doprężenia, bo on miał pod głowicą miał 8, fabrycznie miał 8 cieniutkich miedzianych uszczelek. 7 można było wyjąć, zostawić jedną, więc był doprężony. Dodatkowo zalecano pusty wydech, czyli jak to na Angole nazwali straight through, żeby nic nie hamowało gazów wylotowych. Dokładna regulacja rozrządu, bo tam nie było znaku, więc wszystko na stożkach. No znowu się rozgadałem nie o tym, co trzeba. W każdym razie miał prawie 40 koni. Dokładnie Niemcy podają 39,5 konia, czyli przyjmijmy 40 koni w jednym cylindrze 500 cm z taką głowicą, więc twoje 50 wydaje się być ostrożnym szacunkiem bardzo. No to jest silnik kwadratowy. On będzie miał 85 mm tłok średnicy i 85 mm skoku. Także jeśli chodzi o parametry, no to powiedzmy nie ma jakiegoś długiego wykorbienia i myślę, że to raczej uda się uzyskać jakieś wyższe obroty. Co do mocy, no trudno to jakoś oszacować. Też jest tutaj kwestia gaźników, jakby dostrojenia tego silnika. To będą dwa gaźniki? Tak, to będzie jeden gaźnik zasilał jeden cylinder. Także tak pesymistycznie myślę, że 50 koni powinno udać się z tego silnika wydusić, a jak się uda więcej, no to będzie z tego całkiem niezła moc. A powiedz mi, już wiesz, jakie to będą gaźniki? Chciałem do tego silnika zaadoptować amalowskie gaźniki. To będą nowe gaźniki, które będą wyglądały jak repliki Amala z lat 30. z osobną komorą pływakową. No to powiem ci, wyzwanie duże dodatkowo, bo nie dość, że chcesz pobić polski rekord prędkości, tworząc coś nowego, to jednocześnie trzymasz się jakiejś koncepcji archaicznej bardzo, tak jak powiedziałeś, z lat 30. Ale może i dobrze, bo tamte motocykle chyba były bardziej zrozumiałe mechanicznie, prostsze. Ta mechanika była możliwa do serwisowania, czy wręcz do wykonania w warunkach dość skromnego warsztatu. Takie mam wrażenie. Cel jest taki, żeby ten motocykl już, gdy będzie zbudowany, będzie miał ramę, będzie miał zawieszenie przednie, żeby przypominał konstrukcję pojazdów z lat 30. I to też dla mnie ma znaczenie, żeby te takie smaczki, powiedzmy, fajnie się komponowały z całą resztą. Powiedz coś o ramie i o zawieszeniu. Rama będzie sztywna, zawieszenie będzie bardzo podobne do zawieszenia, które stosowano powiedzmy w Harley'ach typu J, czyli Springer. Tak, no. Sprężyny schowane w środku. To zawieszenie też bardzo przypomina angielskie konstrukcje no właśnie, z lat 30. Braw Superior między tak. innymi miał takie zawieszenie. Tak. Także inspiracją są motocykle z lat 30. Oni to nazywali chyba typu Castle. Castle, tak. Tak, Braw Superior Castle. No Amerykanie to nazywają Springer. Mhm. Czyli zawieszenie, nazwijmy to Springer, rama sztywna z tyłu, pojedyncza, podwójna. Z przodu jest rama pojedyncza, ona przed cylindrem przednim, tutaj w okolicy dołu bloku, ona się rozgałęzia na dwie rury, które z lewej i z prawej strony jakby otaczają silnik i później już
powiedzmy tył tradycyjny. A powiedz, myślałeś o hamulcach już, czy jeszcze nie? Myślałem o hamowaniu i koło przednie będzie tylko miało piastę bez żadnego hamulca, a koło tylnie będzie miało bęben tradycyjny i z drugiej strony piasty będzie zębatka, żeby ułatwić sobie ewentualną jakąś zmianę przełożeń. Przednie koło bez hamulca. Tak. Czyli cofasz się jeszcze bardziej, bo w 28 roku wprowadzono, przynajmniej w Ameryce, obowiązek posiadania dla nowych motocykli. Zaczęto produkować motocykle z przednim hamulcem. Dobra. Tu też jeszcze wtrącę, tu też chodzi o wagę. No, jeśli by się udało zejść do 200 kg, myślę, że to by był dobry wynik. 200 kg. No chyba tak, tak. Teraz jaką prędkość musisz osiągnąć, żeby zrealizować cel? Ja nawet nie wiem, jaki jest rekord dzisiaj. Chyba 150 ileś na godzinę, z tego co tam gdzieś doczytałem, ale podejrzewam, że powinien ten napęd, ten motocykl cały jechać dużo szybciej. Tomek, Twój pomysł jest realizowany bardzo konsekwentnie. Ty regularnie przysyłasz mi zdjęcia z postępów prac, więc ja już się przyzwyczaiłem do tego, że tam nie ma żadnych potknięć, żadnych przestojów, że ta praca idzie cały czas sukcesywnie do przodu. Oprócz karterów, cylindrów i jednej głowicy odlanej, to jest forma do głowicy, tak? Tak, jak to się nazywa? Tak, to jest zrobiona forma. Tu już mamy gotowy odlew, który czeka na obróbkę. Pan Zdzisław już się tym zajmie profesjonalnie. Oglądał ten odlew i powiedział, że nie będzie najmniejszego problemu z obrobieniem tej głowicy. Tutaj mamy też wykonane formy silikonowe wraz z rdzeniami, które są dziełem Piotra. I mamy też specjalny wosk modelarski. I zrobimy może na antenie odlew takiej głowicy, żeby przybliżyć. Znaczy woskowej... Tak, zrobimy woskowy odlew. Woskowy odlew, który później posłuży do odlania super głowicy z brązu. Bo to jest głowica przednia czy tylna, ta? To jest głowica przednia. To jest głowica przednia. Okay. No tak, bo tak, tu jest mamy wyjście popychaczy. Tak, tu mamy mostki. I tu będzie napęd klawiatury. A model ten, który jest za tą, jest głowicą tylnią. Czyli zrobimy model tylnej, tak? Tak, my zrobimy model tylny i przybliżymy oglądającym, jak wygląda taki proces. Te koła zamachowe są już gotowe. Częściowo tak, to są jeszcze do dokończenia czopy, one muszą być szlifowane powierzchnie pod łożyska. Tu mamy czop od strony sprzęgła, tu mamy czop od strony rozrządu. Jeszcze jest tutaj do nacięcia ślimak, który będzie napędzał pompę oleju. Pompa oleju będzie w tym tunelu, to typowo po angielsku zrobione. Tak. Tutaj mamy czop korbowodowy. Tymi rzeczami się zajął Zdzisław, także lepiej już nie będzie. Jest to zrobione po mistrzowsku, jeśli chodzi o twardość, o dokładność opasowania. Także jeśli chodzi o obróbkę z krawaniem, to naprawdę to jest górna półka. To są otwory do smarowania. Tak, to są otwory smarujące rolki, które są w otworach korbowych. A powiedz mi, smarowanie góry silnika będzie jakieś? Klawiatury? Te konstrukcje w zasadzie nie miały smarowania klawiatury. Można sobie tam jakimś smarem półstałym to znaczy, co jakiś czas natłuścić, chociaż one jakby nie wymagają takiego układu smarowania. Ja znowu wrócę do Rudża, który miał klawiaturę na łożyskach, złożoną na łożyskach rolkowych, to znaczy te wszystkie dźwigienki, to jest skomplikowane zresztą, na łożyskach igiełkowych. Tak, i to było zakryte, łożyska były zakryte takimi blaszkami z uszczelniaczami, najprostszymi uszczelniacze jakieś tam, nie wiem, z jakiegoś materiału dostępnego i zwykłe smarowniczki, które się raz na jakiś czas smarowało i to wszystko. Prowadnice zaworowe nie były smarowane w żaden sposób. Zawory nie były smarowane. Dobrze, teraz jeszcze kilka pytań, bo zacząłem mówić o Twojej konsekwencji. Kiedy
przewidujesz koniec projektu? Kiedy będzie gotowy? Z ustaleń z wykonawcami tego napędu, chodzi mi o obróbkę skrawaniem, to ma to być skończone w tym roku. No to szybko. No wiem. No, mamy już koniec września. No szybko, no to i tak jest. I tutaj już ogrom pracy włożony. Tak naprawdę ktoś, kto się tym jakby nie zajmował od początku, no to myślę, że może nie zdawać sobie sprawy, ile tu było rzeczy do zrobienia, do wyliczenia, do odlewania. I tutaj, no tak jak mówisz, jest czas całkiem niezły. Chociaż stwierdzam, że lepiej zrobić to powoli, ale dokładnie, niż się spieszyć z czymkolwiek. Jasne. A powiedz mi, co w tym silniku jeszcze, czego jeszcze brak, żeby on był kompletny i gotowy? Czego jeszcze brak? Jest do zrobienia wałek rozrządu. No właśnie. Jest do zrobienia pompa. Mam już... Ale rysunki są. Tak, tak, to tak. To było na początku. Ja te rysunki wziąłem, tylko nie mam tutaj ich w warsztacie, ale zostawiam u ciebie to, w domu. Słuchaj, te rysunki zostaną dołożone do treści filmu. Dźwigienki zaworowe też już się robią i później zostaną takie rzeczy nie mniej ważne, ale których na chwilę obecną nie ma. Tutaj będą umieszczone popychacze wstępne. Mhm. Później trzeba będzie dobrać jakieś laski popychaczy. Tak myślałem, może od jakiegoś Harley'a z lat 60. czy nawet 50., jeśli chodzi o długość, na pewno, na pewno wydają. Klawiatura jest. Dźwigienki, które uruchamiają zawory, są. Nie ma na chwilę obecną iskrownika. A no właśnie, jak to chcesz rozwiązać? Będzie iskrownik, to tak? Znaczy, tak, będzie iskrownik, on będzie napędzany łańcuchem. Mam iskrownik, który jest też iskrownikiem z lat 30., ale na pewno nie jest iskrownikiem, który jest napędzającym jakikolwiek silnik o kącie rozwarcia 50 stopni. I teraz by trzeba tą krzywkę, która jest potrzebna do tego napędu, po prostu skonstruować, wyliczyć, żeby ona w tych miejscach dawała zapłon, w których będzie tłok miał górny martwy punkt. Także ten iskrownik teoretycznie jest, ale on jest do przerobienia. No nie będzie tych szczegółów jeszcze. No mnóstwo. Nie ma gaźników. Trzeba będzie dorobić zębatkę, która będzie ten iskrownik napędzała. Tu akurat nie ma z tym problemu, bo napęd jest 1:1. Także to są rzeczy proste. No co, no, blok jest z aluminium, jak widać. Cylindry są żeliwne. Jest to odlew piaskowy, który nie ma już gęstości jak odlew ciśniowy. Też trzeba będzie tutaj powciskać tuleje i je obrobić. No, na chwilę obecną też nie mam tłoków. Także nie ma się. Ale tłoki będą dobrane od czegoś? Tak, tak. Tłoki będą dobrane. Także no, jest jeszcze zabawy mnóstwo z tym silnikiem. Korbowody będą też dopasowane najprawdopodobniej od jakiegoś silnika jednocylindrowego, z uwagi na to, że one są na tym czopie korbowodowym, jeden obok drugiego. Nie ma. Nie ma takiego rozwiązania jak w Harley'u, że jest jakby korbowód jeden, który jest zewnętrzny i w środek wchodzi drugi korbowód, tylko one są z przestawieniem jeden obok drugiego. To tak w zasadzie upraszcza mi też jakby robotę i konstrukcję, bo mogę bazować na jakichś jednocylindrówkach i od tego też można takie korby zaadoptować. Dobrze, no to z grubsza już coś niecoś wiemy. Jeżeli do końca roku będzie silnik, miejmy nadzieję. Ja już jockeya mam. Będzie nim mój kolega mały. On mieszkał kiedyś w Topólce, teraz mieszka w Rawiczu. Waży 50 kilo, także ja bym moją aerodynamiką na pewno zepsuł osiągi. Mały się już pisze tutaj na jazdę na tym motocyklu, także wierzę, że to też dużo zależy od kierowcy. A powiedz mi, czy interesowałeś się tą stroną formalną, bicia rekordu prędkości? Czy jakieś poczyniłeś przygotowania w tym kiedy kierunku? Kiedy ścigałem się, to też takie były próby bicia prędkości na byłym lotnisku wojskowym w Oleśnicy.
i tam w zasadzie był pas starego lotniska udostępniony. Odczyt był chyba z jakiegoś GPS-u. Była jakaś komisja, która to weryfikowała i jakby ustalała, że te pomiary były wiarygodne. Później było na podstawie tych odczytów ta prędkość już była jakby wpisywana, tam jakieś rekordy padły chyba wtedy na tym lotnisku, z tego co pamiętam. Ale to nie mówimy o oficjalnym biciu rekordu Polski prędkości, tylko jakieś inne. Ale to też właśnie były próby pobicia tego rekordu Polski, bo było tam kilka junaków takich mocno zmodyfikowanych. No, nie udało się tego rekordu pobić, ale też... Czyli impreza miała status imprezy oficjalnej, jakieś tam PZMotowskie czynniki były i gdyby taki rekord padł, to byłby odnotowany, tak? No i na pewno by był uznany. Okay. Myślę, że na chwilę obecną to nie bardzo się chce skupiać na tych papierkowych rzeczach. Najważniejsze jest dla mnie, żeby ten motocykl uruchomić, skończyć. I wtedy mogę się. Wtedy jak już będę miał taki problem, to już się będę cieszył. Ciekawe, czy ktokolwiek z PZMOT-u z ludzi zajmujących się motocyklami ogląda nasze programy. Szczerze mówiąc, wątpię, bo co ich to obchodzi. Natomiast mam nadzieję, że staną na wysokości zadania i po prostu nie będą robić trudności, tylko postawią warunki i po prostu takie, które można zrealizować. Tomek, dzięki za rozmowę. Myślę, że na większość pytań odpowiedziałeś, które mogą komuś przyjść do głowy. Potem jeszcze się pobawimy w odlewanie tej formy. Dobrze mówię? Nie? Co będziemy odlewać? Tak, to jest forma silikonowa, dzieło Piotra. Czyli woskowej. Tak, mamy tutaj wosk modelarski, który będziemy topić. Będziemy najpierw zalewać jedną połówkę formy wraz z rdzeniami, jak nam wosk już zrobi się, powiedzmy, w takiej konsystencji stałej, wtedy ją rozformujemy. Będziemy analogicznie odlewać połówkę dolną od strony komory spalania. Będziemy przekładać rdzenie i po odlaniu dwóch połówek górnej i dolnej skleimy i wyjdzie nam odlew takiej woskowej głowicy, który już będzie, powiedzmy, takim półfabrykatem, żeby odlać tą metodą traconego wosku z brązu. Czyli po prostu wykonasz pożyteczną pracę, przyspieszysz trochę, skrócisz drogę do odlania następnej głowicy z brązu. Myślę, że w tak zacnym garażu nie możemy wyjść. No oczywiście. Musi wyjść. Ale w ogóle wiesz co, chciałem też powiedzieć, że jest duży doping moich kolegów, którzy jakby tutaj temat znają. Krzysiek Pedryc, Rysiek Brodziak, no ty też jesteś ze mną na łączach. Mały mój kolega z Rawicza, który ma być jockeyem. Wszyscy moi tutaj koledzy z Krotoszyna i nie tylko, także chciałem podziękować za doping i za jakieś takie wsparcie i jakieś ciepłe słowa. Tomek, cała przyjemność po naszej stronie. Nie mamy zbyt często okazji, żeby takiemu projektowi dopingować. Natomiast jeszcze wracając do tych form i do tych odlewów i do tego, co za chwilę zrobimy, chciałbym przytoczyć to, co powiedziałeś, jak rozmawialiśmy wstępnie o tym, że pokażemy w skromnym garażu, w normalnych warunkach, że część prac można wykonać samemu, coś tam robiąc, oczywiście wiedząc, jak to się robi i wiedząc w ogóle, co się robi. Natomiast rzeczywiście pierwsze motocykle dawno, dawno temu powstawały w warunkach bardzo prymitywnych. Ja już o tym mówiłem kiedyś, że zresztą każdy, kto się interesuje historią choćby firmy Harley-Davidson, wie, że szopka, w której powstały pierwsze Harley'e, to było kilka metrów kwadratowych obitych deskami i najprostsze urządzenia, najprostsze maszyny. Więc bardzo dużo można zrobić i to, co ty pokazujesz tutaj, myślę, że jest w pewnym sensie zachętą do prób samodzielnych, jeżeli nie konstruowania motocykli, silników, to przynajmniej do śmiałych remontów i po prostu, żeby się nie bać tego.
Zobacz, dzisiaj to można powiedzieć, że ci ludzie, którzy te pojazdy konstruowali w latach, nie wiem, 20., 30., 40., oni mogli pomarzyć o takich maszynach do obróbki, jakie ma, wiesz, Zdzisław, o jakichś programach, które wiesz, same sobie coś tam wyliczają. Nie było wtedy żadnego silikonu. Podejrzewam, że te wszystkie rzeczy, które tutaj dzisiaj mamy, to były wykonane z drewna, sklejane i to trwało może nie lata, ale miesiące na pewno, żeby taką rzecz zrobić, a my to taką głowicę myślę, że jesteśmy w stanie dzisiaj odlać, wypijając jedno piwo tak na szybko. No dobrze, dzięki. Ciekawa rozmowa, myślę, że wyjątkowa. Myślę, że równie ciekawe będzie porównanie z tym drugim projektem, tylko zobaczymy, co powiedzą na to osoby. Ja też kibicuję no. mojej konkurencji i dobrze im życzę. No dobrze, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się odezwą i będziemy mogli porównać te projekty. No to na razie dzięki. Teoretycznie działa. Okay. Tutaj mamy wosk, który będziemy topić. Proszę bardzo, mistrzu. Mogę się poczęstować? Proszę bardzo. Cały garnek tak, żeby był cały. On będzie znikać, prawda? Tak, to będzie za chwilę się roztapiało. Także myślę, że taka jedna paczka powinna nam wystarczyć na taką połówkę. Okej, okay, to jak się roztopi, to ona tam zniknie. Wosk się powinien za chwilę roztopić. Będziemy zalewać formę i będziemy czekać, aż ona stygnie. Po wystudzeniu się wosku rozformujemy tą górną część i przełożymy rdzenie do formy, która jest dołem głowicy. I analogicznie będzie zalana i później ona będzie sklejana. Ja będę miał swój udział tak. w pobiciu rekordu Polski. Oczywiście. Chwilę to potrwa, zanim się ten wosk zacznie topić, ale... Słuchajcie, to nic, że chwilę potrwa. To jest magiczny moment, w ogóle nie tylko chodzi o ten wosk, bo to tak trochę jak na, jakbyśmy mieli sobie te wróżby za chwilę, w takim garnku przez dziurkę od klucza polewać wróżby woskowe. To jest, słuchajcie, dla mnie to jest magiczny moment z tego powodu, że robimy coś wyjątkowego. No, to są tematy motocyklowe, ale ocierające się już o jakieś głębsze sprawy życiowe. No, rozmawialiśmy z Tomkiem wcześniej o tym, kto może się tak naprawdę sprawdzić i realizować w takim motocyklizmie pełnym. No, ludzie, którzy generalnie mają wsparcie ze strony znajomych, przyjaciół, może rodziny. No, musi to być jakoś wszystko poukładane, żeby to nie była taka sytuacja, że kupił sobie chłopak motocykl, pojeździł 2 lata, potem się wziął gdzieś w krzaki, wpasował, złamał sobie nogę, motocykl skasował i to jest koniec jego motocyklizmu. Nie, popatrzcie, my teraz odbywamy wosk w jakimś garnuszku. Garnuszek udostępnił Piotr, pewnie nie będzie jadł zupy przez kilka dni, ale... I realizujemy, to znaczy Tomek realizuje, a ja próbuję dołożyć swoją mikrocegiełkę do tego, co on robi. No, dla mnie to jest właśnie ta pełnia tematu, który przedstawiamy w naszych filmach. Nie tylko ile motocykl spala, nie tylko jakie ma tam, nie wiem, przełożenie, czy ile waży, ale po prostu wszystko, co się
ten gość nie może spać po nocach, tylko ma myśli o tym swoim rekordzie Polski. Ty to taki polski Bert Monroe jesteś trochę. Dobry. Nie przesadzaj. Ben Monroe to już coś pobił, a jeszcze nie. Ale fajnie jest mieć doping kumpli, jakieś takie, wiesz, wsparcie, jakiś telefon. Wtedy się też jakby, wiesz, skrzydła otwierają. On musi mieć jakąś temperaturę wyższą, czy tylko wystarczy, że się stopi? On wystarczy, że już będzie w postaci płynnej i będziemy już mogli tą formę zalewać. Wiesz co, nie wiem, czy nie byłoby dobrze, jakbyś sobie założył jakąś rękawicę, bo ten garnek już może być trochę nagrzany, żebyś się nie oparzył. O, prawie mamy wosk już roztopiony. Jeszcze chwilę, to potrwa. Czyli mam wlewać tutaj w ten kanałek? To znaczy możesz lać tutaj centralnie, on jest na tyle płynny, że on się rozleje. Nawet jak poza tą, powiedzmy, górną krawędź, on się minimalnie wyleje, to nie ma problemu. A czy to jest spionowane wszystko? Bo obawiam się, że może nie być. Znaczy spionizowane, spoziomowane. To i tak, tam teraz nie ma, mamy na takiej płycie, także będzie w miarę okej. Okay. Myślę, że nie może ci nie wyjść takie coś. Zaczyna się gotować. Jak ja zrobiłem taką głowicę, to ty tym bardziej. Tu jest dobrze na pewno? Tak. Dobra, ja wyłączam gaz. Uwaga, bo to już jest gorące. I teraz historyczna chwila. O. Super. Ja teraz, czy coś... Tak, lejesz. Czy coś robię nie tak? Jest okej. Okay. Rzeczywiście jest ciepło. Okay. Jest okej. Okay. A, jeszcze wosk jest, popatrz. No dobra, ale to już, wiesz, mamy taką wystarczającą ilość. Tak musisz zalać, żeby te żeberka tutaj praktycznie, wiesz, wosk wypłynął. Ja może ci tutaj odstawię. To nie jest idealnie poziomo. Okej, ale to nie ma znaczenia, ona tak jeszcze będzie sklejana. Ale wydaje się, że będzie dobrze, że się zalało równiutko, popatrz. Wypływa z... Idealnie. I tak zostawmy na chwilę, bo ona teraz za chwilę się lekko wciągnie. Wiesz co, nie ruszaj, może nie? Już tego to będzie okej. Okay. Nie podłożymy. Ona za chwilę usiądzie, już teraz może i lepiej ruszajmy i dolejemy, bo. Widać, że jest troszkę pochylona, tu jest więcej niż tam. Dolejemy. Wiesz co, mógłbym prosić o ten zapalacz, jeszcze trochę ten wosk roztopimy. No. Się tam ukrył na dole, nie roztopiony. Dobra. Jak ona będzie się robić już takiego koloru jaśniejszego, to wiemy, że ten wosk już zaczyna stygnąć i wtedy sobie dolejemy, ale ona później i tak przy sklejaniu z tą połówką dolną to i tak będzie lekko przytopiona, także tutaj takie minimalne niedolania nie mają żadnego znaczenia, ale już można powiedzieć, że coś przy wyścigówce zrobiłeś. Super. To wygląda jakby wyżej trochę wyszło, nie? Dotknąłem niechcący. Niż to. A może być znaczenie? Wiesz co, to po sklejeniu nie będzie. A. Nie będzie tam miało większego. Bo potem mamy drugą. Tak, mamy drugą, także jak dolejemy to. Tam nadmiar tego materiału jest chyba wystarczający, żeby po obróbce to było wszystko tak jak. Tak, ona będzie sklejona, także my musimy jedną z dwóch połówek lekko podgrzać i wtedy one się połączą w jedną całość. I później miejsce łączenia jakąś taką lutownicą albo jakimś takim małym paniczkiem jeszcze się zgrzewa. Także tu już praktycznie widać, że ona zaczyna stygnąć. Gdzie się ten silikon, o widzisz tutaj, że tak. Już się zrobiły prawie że błękitne. Tu gdzie jest jeszcze w formie płynnej, on jest prawie czarny. No tak. Bo się nie zapali. Bo się nie zapali. Wiesz co, weźmiemy jeszcze tą drugą paczkę, bo na drugą stronę raczej może nie starczyć. Możesz minimalnie teraz dolać tutaj... Tu? Tak, gdzie są te żeberka, ale to dosłownie po kropli. On się nie wytopił silikonu, prawda? Nie, silikon jest... Okej.
Powiedz Piotrkowi, że ma super garnek. Musimy go używać do mleka. My go musimy podlanie tej głowicy umyć i sobie jakąś zupę zrobić. Gdzieś jeszcze? Jest okej. I tak zostawiamy. Możesz położyć, weźmiemy jeszcze, wytopimy. Nie, możesz na palnik położyć, wytopimy sobie drugą. Będziemy już mieli ją lekko rozpuszczoną. Tu nawet jak coś się zabrudzi, to te zanieczyszczenia i tego siadają na dnie. Mhm. Ja mam nadzieję, że jak Piotrek sobie coś będzie gotował, że tak sobie ten garnek tam dokładnie wymienia. I teraz musimy poczekać, aż ta połówka tutaj górna głowicy dobrze nam wystygnie. Wtedy zdemontujemy rdzenie, założymy do połówki numer 2 i analogicznie zrobimy taki sam odlew i po wyschnięciu dwóch części złożymy w jedną całość. Będziemy mieli odlaną głowicę. To znaczy będziemy mieli woskowy model. Tak, woskowy model, który... Z którym, co się potem dzieje? Woskowy model jest później, nie wiem jak to nawet nazwać, to jest jakaś taka powłoka chyba ceramiczna, on jest ten powlekany, to jest jakaś grubość, która zasycha i jest jakby kształtem zewnętrznym tej głowicy. Po uzyskaniu odpowiedniej skorupy, chodzi o grubość, jest podgrzewany ten wosk, jest on wytapiany z tego miejsca, w którym będzie płynny metal. Możemy w sumie już wyłączyć tą. Chcę zmniejszyć, żeby się na pewno rozpuścił. On się chyba już rozpuścił. Czyli kiedy ta powłoka już, która oblewa ten wosk, jest na tyle gruba i na tyle twarda, podgrzewa się wosk, wytapia się go. To jest tak zwana metoda traconego wosku. I w miejsce tego wosku, który mamy teraz, jest wlewany płynny metal. To, co widzieliśmy tutaj przed chwilą. Czyli po wytopieniu wosku zostaje ta ceramiczna skorupa jako zewnętrzny płaszcz. I środek jest pusty. Którego, czyli forma, do której wlewany jest brąz. I to już jest efekt końcowy, jeśli chodzi o odlew. No i te wszystkie dziury, to wszystko też jest oczywiście. Więc tak, to znaczy, że te otwory są tymi rdzeniami. Tak, to znaczy, że ta ceramika dociera wszędzie gdzieś. Tak. Ona jest jakoś tam pewnie wlewana z kolei. Tak, to jest chyba jakiś płyn w takiej rzadkiej konsystencji. Ciekawa rzecz. Chwilę nam to zajmie jeszcze. Wosk już sobie możemy wyłączyć, już go będziemy mieli w postaci takiej roztopionej, a nie płatków. Myślę, że wam. Aha, bo teraz musimy poczekać, teraz żeby musimy to wyjąć. Tak, żeby... Myślę, że możesz wyłączyć. A nie tak? Na przykład na płasko, nie? Pod ciężarem będzie wychodzić trochę. Ona powinna sama wyskoczyć, wiesz? Wiesz, masz. Tu dziurka się zrobiła. A nie, bo przecież to jest na to żebrowa przestrzeń. Także... Teraz topimy, żeby wytopić nadmiar. Jakie topy stoją na grobisku? No żeś teraz mi zepsuł nagranie. Topimy nadmiar. Odpalony. Najpierw się nauczyć trafiać. No dobrze. Przygotowujemy się do sklejenia drugiej połówki z pierwszą, które trzeba nagrzać, żeby wosk wytopić. Ok. I teraz już. Nawet po ustawieniu. Żeberki wyszły fajnie, kanały wyszły fajnie, sący wyszedł fajnie. Kolejnym etapem po wystudzeniu jest
powiedzmy wygładzenie miejsc łączenia połówki górnej z dolną, ale to już jest taka, można powiedzieć, zabawa taka modelarska, która może być zrobiona później. Generalnie mamy głowicę. Generalnie mamy, to wiesz co, to nie jest problem, bo tutaj się jeszcze to wszystko później dopracowywuje. No, no i ale tak mamy sklejoną, zrobioną głowicę od zera. To znaczy, Tomek, chciałbym zwrócić uwagę naszym widzom, że to, co robimy tutaj, zostanie prawdopodobnie przetopione, no bo musisz to zawieźć do siebie do domu, może się coś uszkodzić jeszcze. Po prostu pokazałeś, czy pokazaliśmy, w jaki sposób wygląda odmylanie tego modelu woskowego, z którego już później jest robiony odlew końcowy, czyli ta brązowa, konkretnie czterozaworowa głowica. Gratuluję. Ja dziękuję bardzo za pouczającą lekcję. Dziękuję za wykonanie.